Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość, były minister spraw zagranicznych. Witamy w studiu. Szczęść Boże. Szczęść Boże Państwu, dobry wieczór Państwu. W Polsce wizyta wicepremiera Włoch, Matteo Salviniego, rozmowy i z premierem, i z szefem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, także z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudzińskim. Próba porozumienia się i pytanie, czy Polska i Włochy w przyszłym nowym parlamencie europejskim mają szansę na sojusz, który zreformuje Unię Europejską? Myślę, Szanowni Państwo, że to są zbyt daleko idące jeszcze spekulacje dzisiaj, dlatego że przecież wybory do parlamentu będą za kilka miesięcy, w końcu maja, potem przez wiele tygodni będą rozmowy już poważne, kiedy będziemy wiedzieć, kto jest w tym parlamencie. Włosi to jest poważny partner, to jest 73 posłów w Europarlamencie, więc warto rozmawiać chociażby z tej przyczyny. Ale to jest najmniej ważna w tej chwili, wydaje mi się, przyczyna, bo są bieżące kwestie, które nas łączą. Po pierwsze, jesteśmy krajami leżącymi na skraju Unii Europejskiej. Włosi na skraju południowym, my na skraju wschodnim, więc oba nasze państwa strzegą granicy Schengen. Oba nasze państwa są celem dużej emigracji zewnętrznej. Do Włoch oczywiście przybywają ludzie z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, do nas ze Wschodu. Więc jest o czym rozmawiać, zarówno wymienić poglądy i skonsultować się, jak tej granicy strzec, jak zapewnić bezpieczeństwo naszym krajom. Jest o czym rozmawiać w kontekście europejskim, w kontekście przecież poprzednich decyzji europejskich. W Polsce, przypomnę, w Warszawie znajduje się ważna agencja Unii Europejskiej, Frontex, która właśnie zajmuje się problemami ochrony granic europejskich, emigracji i tak dalej. Więc na pewno o tym rozmawiali ministrowie spraw wewnętrznych. Ale oczywiście były rozmowy z premierem, były rozmowy też z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, bo Salvini jest też przewodniczącym ważnej partii, która tworzy rząd we Włoszech. Więc siłą rzeczy rozmawia się o przyszłościowych, strategicznych kwestiach. Politycznym sojuszu. O politycznym ewentualnie sojuszu, a może niekoniecznie zaraz jakiejś osi, jak się niektórzy dopytują. Ale jest wiele kwestii, które można w Europie załatwić wspólnie. Ja chciałbym też powiedzieć takim prześmiewcom, którzy przez całe lata wskazywali, że ten nasz rząd nie ma zdolności koalicyjnych. Proszę, okazuje się nagle trzecia gospodarka europejska puka, zabiega o to, żeby do drzwi polskich polityków, aby rozmawiać i wspólnie być może rozwiązywać pewne problemy europejskie. Także jest o czym rozmawiać z bardzo ważnym krajem, wysoko rozwiniętym krajem, który produkuje prawie wszystko, bo i jest to kraj, który jest krajem wysokiej kultury, turystyki, mody, filmu, prawda, który znamy, ale i przemysłu, również przemysłu obronnego. Produkuje okręty, okręty podwodne, okręty, samoloty, helikoptery i tak dalej. Więc jest o czym rozmawiać między Polską a Włochami i nie ma potrzeby tutaj dopatrywać się jakiegoś drugiego, trzeciego dna jakichś teorii spiskowych, bo po prostu jesteśmy normalnymi państwami demokratycznymi, członkami Unii Europejskiej, co wymaga wręcz konsultacji i uzgodnień. Ja zacytuję i wrócę jeszcze do tego pytania dotyczącego reformy Unii Europejskiej. Zacytuję Matteo Salviniego, który powiedział dziś: ja bym chciał, by zaistniał taki pakt, sojusz ze strony wszystkich, którzy chcą ratować Europę. Im nas będzie więcej, tym lepiej. Czyli to jest jakby bardzo wyraźny sygnał tego, że nowy włoski rząd mówi już nie tylko o reformie, ale o ratowaniu Europy. Przed czym i przed kim? Więc cofnijmy się kilka lat, kiedy zaczął się kryzys finansowy w Europie 2008-2009, dotknął on strefę euro. Równolegle rozpoczął się kryzys grecki, który też był wywołany niefrasobliwym przyjęciem waluty euro do kraju, który nie był na tyle rozwinięty, aby sprostać tym wymogom finansowym. I to uruchomiło efekt domina, który również doprowadził do pewnych perturbacji gospodarczych, również w samych Włoszech. Upadł rząd Berlusconiego, upadł rząd Renziego. Mamy nowy rząd, który chciałby zreformować zarówno własny kraj, jak i również wynegocjować z Komisją Europejską. Oni są w innej sytuacji, mają euro. Wynegocjować również możliwość realizacji budżetu, który byłby
no, przyczyniłoby się do ratowania tej gospodarki, do większego wzrostu. Więc to są kwestie, które Włosi w tej chwili chcą rozstrzygnąć w Europie, a żeby mogli realizować ten swój projekt, no to muszą mieć pewną swobodę działania, którą komisja mogłaby im zapewnić. No i tutaj napotykają na pewne podwójne standardy, na pewną schizofrenię, która panuje w Unii Europejskiej. Proszę, o tym mówił dzisiaj premier. Proszę zauważyć, że Włochy to jest kraj założycielski wspólnoty europejskiej, najpierw EWG i tak dalej. Obok Francji i te dwa wielkie kraje, trzecia gospodarka, druga gospodarka po wyjściu oczywiście Brytyjczyków, są zupełnie inaczej traktowane. Włosi, którzy stworzyli budżet, który nie przekracza 3% tego deficytu budżetowego, są dyscyplinowani, aby ten budżet był jeszcze bardziej rygorystyczny, a Francja, która po problemach, jakie ma Macron, przekroczyła deficyt budżetowy, przekroczy 3%, ma zieloną kartkę wtedy, aby realizować ten budżet, który łamie zasady gospodarcze, finansowe Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z podwójnym standardem. I być może tego właśnie, zakładam, domyślam się, dotyczyły pewne propozycje Salviniego, aby inaczej ułożyć relacje w Unii Europejskiej, szczególnie z Komisją, aby nie dochodziło do takich podwójnych standardów w Unii Europejskiej. Wspólne stanowiska Polski i Włoch to nie tylko kwestia migracji czy reformy Unii Europejskiej, także polityka rolna, ale pytanie jest, co ze stanowiskiem wobec Rosji, bo tutaj Polska i Włochy mocno się różnią. Polska jest za sankcjami, Włochy to prawda. Mamy jeszcze więcej wspólnych, dlatego że Włosi są w tej chwili zafascynowani naszymi rozwiązaniami socjalnymi, naszymi rozwiązaniami prorodzinnymi i tak dalej. Oni też by chcieli pewne rozwiązania, które w Polsce zaczęły funkcjonować dobrze, VAT-owskimi rozwiązaniami, które przyczyniły się do zwiększenia wpływów budżetowych. Także my też mamy możliwość podzielenia się sukcesami z Włochami. Nie dziwię się w związku z tym, że rząd włoski, który chciałby ulżyć gospodarce, która rzeczywiście jest pod wielkim ciśnieniem deficytu i budżetu, czy nadmiernego zadłużenia, chciałby skorzystać z pewnych rozwiązań. Faktycznie irytujące były wypowiedzi Salviniego odnośnie Putina, pewna retoryka uwielbienia i tak dalej. No ale ja chciałbym zwrócić uwagę, że więcej niż połowa europejskich polityków ma jakąś dziwną słabość do Putina i żyje jakimś mitem, że gdyby żyć zgodnie z Putinem, to na tym rynku europejskim można by, na tym rynku rosyjskim można by zarobić jakieś gigantyczne pieniądze. No ale to nie Salvini buduje Nord Stream, to nie Salvini, nie Włosi budowali okręty wojenne dla Rosjan, tylko Francuzi. To Niemcy budowali ośrodek dowódczy dla armii rosyjskiej pod Moskwą. To Niemcy łamią zasady solidarności w Europie odnośnie polityki klimatycznej, odnośnie gazowej i tak dalej. To Francuzi i Niemcy przekraczają pewne standardy, czy łamią w ogóle prawidła wywodzące się z traktatów europejskich, które mówią o swobodzie przepływu ludzi, kapitału, usług, towarów, narzucając Europie, między innymi Polsce, tą dyrektywę o pracownikach delegowanych, która jest niezgodna z traktatami i tak dalej, i tak dalej. Więc zanim ktoś wypowie te zastrzeżenia wobec pewnego ukłonu wobec Putina, który jest wyrażany przez tych czy innych polityków, to trzeba też skonfrontować tą retorykę tych polityków z faktami. Dobrze, że rozmawiamy z takimi politykami, bo kto jak nie Polska, blisko leżąca Rosji, która sąsiaduje z agresorem i z ofiarą agresji z Ukrainą, może im wytłumaczyć prawdziwą rolę, jaką odgrywają Rosjanie, imperializm rosyjski w Europie, czy szerzej w naszym regionie, na Bliskim Wschodzie. Niektórzy politycy są zafascynowani być może PR-em, który robi Putin, być może blichtrem, który ich otacza, prawda, przyjmując w Moskwie, ale nie dostrzegają prawdziwych działań Putina.
Po to my robimy te spotkania, po to spotykamy się z nimi, a im wytłumaczyć, jak wygląda właściwe zachowanie Rosji. Pan minister mówi, dobrze, że rozmawiamy z Salvinim, a ja dzisiaj słyszałem szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetynę, który mówi, że to jest szokujące spotkanie, dlatego że to spotkanie ma na celu przede wszystkim dyskusję o tym, jak rozbić Unię Europejską. Ja nie widziałem żadnej wypowiedzi z Salviniego, który mówił o rozbiciu Unii Europejskiej, poza Brexitem, poza Brytyjczykami, którzy rzeczywiście 2 lata temu jasno wyrazili swoją opinię, że chcą opuścić Unię Europejską. Żadne inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, ani żadna ważna siła, która rządzi dzisiaj w jakimkolwiek państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie wyraża ochoty, aby Unię opuścić. Nie ma Polexitu, nie ma Italoexitu i tak dalej. Natomiast jest szczera chęć poprawienia funkcjonowania Unii. Ta komisja ma, komisja i władze Unii Europejskiej za ostatnie 5 lat mają fatalną reputację i fatalne sumienie swoje. Unia zamiast rozszerzać się, kurczy. Tracimy drugą gospodarkę europejską, potężne państwo nuklearne, członka Rady Bezpieczeństwa. Zamiast pogłębiania, rzeczywiście mamy chaos, zamiast pogłębiania integracji, którą kiedyś zapowiadano, nawet tworzenie jakiejś utopijnej federalnej struktury, mamy chaos, bo mamy częściowo strefę euro, częściowo kraje, które nie należą do strefy euro. Jest dyskusja o tworzeniu jakichś nowych instytucji dla tej strefy, nowego budżetu, ale nic z tego nie wynika jak na razie. Zamiast innowacyjności, którą przecież deklarowaliśmy już wiele lat temu, agenda lizbońska i tak dalej, przegrywamy konkurencyjność z wieloma gospodarkami. My jesteśmy większą gospodarką Unia Europejska niż Stany Zjednoczone. 510 milionów ludzi wobec 300, a konkurencyjność przegrywamy i produkt narodowy brutto Stanów Zjednoczonych jest wyższy od nas i tak dalej, i tak dalej. Przegrywamy z Chinami. Więc tymi kwestiami powinna zająć się komisja, być może przyszła. Wyjdę poza Unię, przecież całe otoczenie Unii Europejskiej, mamy konflikty rosyjsko-ukraińskie, mamy konflikty na Bliskim Wschodzie, mamy konflikty w Północnej Afryce i tak dalej. Przez 5 lat te struktury, któreśmy stworzyli, stanowisko Tuska, stanowisko pani Mogherini, to miały być instytucje, które miały zastąpić dyplomację poszczególnych krajów, aby jako Unia Europejska wspólnie rozwiązywać te problemy również zagraniczne, nie zostały rozwiązane. Więc jest o czym rozmawiać, jest co naprawiać w przyszłej Unii Europejskiej po wyborach majowych. A dlaczego Platforma Obywatelska nie chce z Salvinim rozmawiać? No dlatego, komentarze są dosyć takie mocne. Dlatego, że jest to konflikt polityczno-ideologiczny. Mhm. Tu chodzi o to, iż przez wiele lat w Unii Europejskiej zakładano, że we wszystkich krajach naszych członkowskich będzie funkcjonowała tak zwana liberalna demokracja. Czyli pewien ustrój, który wyklucza partię o tradycyjnym spojrzeniu na świat, na religię, na rodzinę, na prawa naturalne i tak dalej. No i teraz okazuje się, że dochodzą do władzy, jednak nie tylko wygrywają wybory, ale rządzą i to rządzą sukcesem, jak się okazuje po 3 latach w Polsce, te partie, które chcą po prostu mieć demokrację bez przymiotników, które uważają, że nie ma tabu, że można dyskutować o wszystkich kwestiach, rozwiązywać je w sposób pragmatyczny, w sposób taki, który ludziom pomaga, a nie ideologom, nie utopistom. I to jest konflikt ideologiczny. Po prostu nie mogą ścierpieć, że poza tą wyimaginowaną jakąś ideologią, która miała kierować, rządzić w całej Europie, można było równolegle stworzyć nurty polityczne, które przetrwały, zdobyły władzę i sukcesami rządzą. Zmieniamy temat, miejsce na świecie również. Donald Trump, kryzys administracji rządowej, amerykańskiej administracji rządowej, która w dalszym ciągu nie ma budżetu. Wiele agentów amerykańskich właściwie nie funkcjonuje, a chodzi o taką dosyć poważną kwestię, mianowicie o pieniądze na budowę muru pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. W przypadku budżetu amerykańskiego, który setki miliardów, a być może to jest daleko przekracza nasze wyobrażenie. Sam budżet obronny wynosi między 600 a 700 miliardów dolarów.
kilka miliardów na dokończenie, bo tamten płot już w wielu miejscach stoi, i zdobycie możliwości, instrumentów kontrolowania granicy meksykańsko-amerykańskiej, to nie jest tylko granica z Meksykiem, to jest granica z resztą Ameryki Centralnej, a nawet można powiedzieć południowej, bo przecież ruchy emigracyjne są, niedawno widzieliśmy całe marsze tysięcy ludzi z wielu krajów, nie tylko z Meksyku. To stworzenie takich instrumentów wydaje się z punktu widzenia bogatego budżetu Stanów Zjednoczonych maleńkim problemem. Za tym stoi więc znowu, tak jak w Europie, konflikt ideologiczny. W ostatnich wyborach uzupełniających tak zwanym midtermie w czasie połówki kongresu władzę odzyskali demokraci, którzy mają istotny wpływ również na tworzenie budżetu. I z punktu widzenia ideologicznego oni bronią tej koncepcji budowy, czy zakazu budowy muru. Ja myślę, że znając sytuację Amerykanów, i to nie jest pierwszy przypadek, to jest co kilka lat zdarza się takie wyłączenie administracji państwowej. Trwają tam na pewno intensywne rozmowy, intensywne konsultacje, negocjacje i ten, jak to Amerykanie mówią, bargain, czyli jakiś targ, coś za coś zostanie dokonany. I lada chwila te sprawy zostanie wyjaśnione. Ale na tym targu Donald Trump położył bardzo ważny argument, bo mówi o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. No tak, rzeczywiście. Na to? Rzeczywiście w tej chwili sytuacja jest trudna, dlatego że ta granica jest nieszczelna. Przenikają tam ludzie, jak powiedziałem, nie tylko z Meksyku, ale z dalszych obszarów Ameryki Środkowej i nawet Południowej. To zagraża sytuacji, to zagraża bezpieczeństwu tamtych obszarów południowych Stanów Zjednoczonych. Więc jest pewien pretekst do użycia takiego instrumentu. No ale jak wspomniałem, no, Amerykanie są mistrzami w dochodzeniu do kompromisu, ta bipartisan policy, czyli tworzenie jakiegoś kompromisu między dwoma głównymi partiami, które nawzajem się wymieniają władzą. Jest pewną rutyną, więc mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, takie porozumienie. W ostatnich tygodniach też dwie bardzo ważne decyzje prezydenta Trumpa, szeroko komentowane na świecie. Chodzi o decyzję o wycofaniu wojsk z Afganistanu i z Syrii. Jakie to ma znaczenie dla stabilizacji na świecie? W przypadku Syrii to uważam, że jest to niewielkie znaczenie, dlatego że przypomnę, wojsk amerykańskich było tam około 2200. To były oddziały, które nie były bezpośrednio zaangażowane w operacje wojskowe. Byli to najczęściej instruktorzy, tak zwani specjalsi, którzy wspomagali głównie oddziały kurdyjskie. W związku z tym te 2000 nie mogło przeważyć tam żadnej sali. No tak, ale czy można powiedzieć, przepraszam, że przerwę, czy można powiedzieć, że wycofanie tych wojsk z Syrii będzie dla Rosji wzmocnieniem własnej pozycji? W pewnym stopniu tak, dlatego że tylko że Rosja i tak już tam zajęła znaczące pozycje od lat. Rosja była przez kilkadziesiąt lat głównym, obok Iranu, głównym sojusznikiem tego reżimu w Damaszku. W ostatnich latach Rosja zwiększyła swoją obecność, już nie ma tylko dostępu do jednego z portów morskich, ale również ma bazy lądowe, zarówno dla wojsk, dla armii, jak również dla wojsk powietrznych, tam są, operują samoloty. W związku z tym tutaj sytuacja się zmieniła, mimo tego, że Amerykanie tam byli. W tej chwili chcąc utrzymując swoją obecność i zrównoważyć siły rosyjskie, Amerykanie musieliby wysłać tam kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, którzy, no pytanie, co mieliby robić? Tak. Czy stworzyć jakąś enklawę? Dla kogo? Sił demokratycznych tam nie ma. Te siły demokratyczne podzieliły się, dawno przegrały. Wojnę wygrał Bashar Assad, który panuje nad głównymi ośrodkami syryjskimi. W Afganistanie sytuacja jest trudniejsza. Jest to duży, ciągle zwarty kraj, 30-kilkumilionowy. I te dyskusje ciągle trwają w Stanach Zjednoczonych. Jak kontynuować, jakimi środkami współpracę z Afganistanem, aby nie dopuścić tam do
powrotu talibów. Od lat toczą się przecież dywagacje, można powiedzieć, bo niepoważne rozważania, dywagacje, czy można doprowadzić do pojednania politycznego w Afganistanie, na przykład przyciągając, koptując do władz, do rządów tak zwaną umiarkowaną część talibów. Tylko pytanie jest, czy jest umiarkowana część talibów, czy jest jakaś umiarkowana Al-Kaida, która by odeszła od wojny ze światem zachodnim i doprowadziła do współpracy, do jakiegoś stworzenia rządu jedności narodowej. Raczej do tej pory nie widać takich kandydatów do stworzenia takiego rządu jedności narodowej. W związku z tym ja uważam, że Amerykanie pozostaną jednak w jakiejś formie większej w Afganistanie. Okrojonej. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Państwu dziękuję, z Panem Bogiem. Państwu oczywiście dziękujemy za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia. Z Panem Bogiem.